mówiąc o ewentualnych kolejnych zmianach w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, można na pewno zastanowić się nad tym, czy nie należałoby w Polsce przejąć w pewnym sensie wzoru czy też modelu, jaki istnieje w Czechach. Sprawa sprowadza się do tego, aby posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych w pewnych ilościach przestało być traktowane jako przestępstwo, a stało się wykroczeniem. I można by się zastanawiać nad różnymi wersjami tego rozwiązania. Pierwsza, dalej idąca, to by była taka, żeby posiadanie wszystkich środków do pewnej ilości oczywiście, tej umownie nieznacznej czy niewielkiej ilości, stało się wykroczeniem. Mniej daleko idąca, mniej radykalna propozycja to by była taka, żeby tylko i wyłącznie posiadanie niektórych, oczywiście tu wiadomo, że wtedy by chodziło przede wszystkim o marihuanę, o kanabis, stało się takim wykroczeniem, a reszta pozostaje wtedy jako występek. Oczywiście za każdym razem to rozwiązanie wymagałoby wprowadzenia bardzo wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy występkiem a wykroczeniem, czyli inaczej mówiąc tej tabeli wartości granicznych, tak jak zresztą to jest właśnie od 1 stycznia 2012 bodajże, nie, 10, przepraszam, roku w Czechach. Gdzie to dokładnie wygląda tak, jakby to prawdopodobnie mogło wyglądać w Polsce, bo po prostu systemy prawne są bardzo do siebie podobne, ale można wskazać dwa kraje, gdzie w gruncie rzeczy podobne rozwiązania istnieją, to jest przede wszystkim Portugalia i Hiszpania, gdzie posiadanie do pewnych ilości środków odurzających nie stanowi przestępstwa, nie jest też w takim ścisłym sensie wykroczeniem, ale można za tego typu czyny nakładać pewne kary o administracyjnym charakterze.